Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Wskaż wyrażenie, które nie jest równe 24a do 8c do drugiej. Więc ja tu przede wszystkim powyliczam, tak? Zredukuję wyrazy podobne i zobaczę, które wyrażenie nie będzie równe właśnie 24a do 8c do drugiej. No i pierwsze wyrażenie. 6 razy 4 to będzie 24. A do ósmej przepisuję c razy c to c do drugiej. To jest równe temu wyrażeniu, więc szukam dalej. 28 minus 4 to będzie 24, tak? A do ósmej c do drugiej. Tu zostaje bez zmian, bo jeżeli mamy dodawanie lub odejmowanie dwóch jednomianów o takich podobnych, tak, bo jest a do ósmej, c do drugiej w jednym i drugim przypadku, to wtedy wykonujemy działania na współczynnikach stojących przed tymi literkami, czyli 28 odjąć 4 to jest 24. Więc to jest również równe, a my szukamy, które nie jest równe. Dalej, 12 razy 2 to jest 24. A do drugiej razy a do czwartej, to co robimy z tymi wykładnikami? A zostaje bez zmian, 2 dodać do 4 to będzie 6, czyli a do szóstej c do drugiej. Czyli to już nie jest równe, ale sprawdźmy jeszcze ostatnie. 18 plus 6, bo to są wyrazy podobne, więc możemy wykonać działania na nich. 18 plus 6 to jest 24 i a do ósmej c do drugiej zostaje bez zmian. Więc wskazujemy na odpowiedź C. To wyrażenie nie jest równe 24a do 8c do drugiej. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.